pomysł. Maryno! Maryno! Co ma panią? Zawołaj moje córki. To niełatwe zadanie przydać im ten list. Ale przynajmniej jedna z nich wyjdzie za mąż. Tylko jak je przekonać na to uparte stworzenie? Thank you.
festiwale 7 razy w tygodniu. Albo oglądać koncerty. Albo grywać szlachetnych ojców lub okrutnych tyranów w dramach tragicznych. Dopiero, kiedy ma się wejrzenie pierwszej młodości, jest się prawdziwą panią domu. Ach, gdyby zachował zdolne i czułe do miłości serce. Niezależnie od wieku można zasłużyć na czyjś szacunek i zaskarbić sobie czyjąś wdzięczność. To głos Cecylii. Słuchajcie dalej, to, że Franz łapie, tą młodość ma już za sobą, to nie ma nic do rzeczy. Tą, którą wybierze, ma zostać jego żoną. Niech więc nie udaje skromnisi i nie stroi fochów, bo do krzaczek do czarta nie ma co gadać, bo pamięta sobie, kto jest jej ojcem. Boże, François i spółka. Drogie panny, ten pan François to prawdziwy bożacz. Lecz nawet gdyby nim nie był, czyż nie jest najlepszym przyjacielem waszego ojca? Przysyła go wasz ojciec i trzeba się zastanowić nad godnym jego powitaniem. Można by wydać bal. Tak, siostro, po to byś mogła otańczyć swój balet, ale dużo prościej jest urządzić koncert. Tak, siostro, po to byś mogła odtańczyć swojego kapota, a ja myślę, że lepiej byłoby zabawić się w teatr. Tak, siostro, po to byś mogła deklamować i pomachiwać rękami, a ja myślę, że gościa należy oprowadzić po całym domu, od piwnicy, aż po strych i pokazać mu, jakie to piękne robimy porządki. Tak, siostro, po to byś mogła pokazywać swoje wyszywanki i swój kurnik. A ja myślę, że wieczór należy poświęcić na przeczytanie jakiegoś pięknego romansu. Wtedy każda z nas będzie miała okazję do poczynienia przenikliwych uwag, przez co odkryje tajniki swojego serca i okaże delikatność uczuć. A ty? Co o tym myślisz, Cecylio? Myślę, że najpierw trzeba się zastanowić, w którym pokoju umieścić naszego gościa. O tym właśnie myślę! Umieścimy go w pawilonie w ogrodzie! Zaraz się tym zajmę! Idę z tobą i przywilejuję posprzątaną tam, jak należy. Jak należy! Dobry człowieku! Zagraj nam coś do tańca. Ależ siostro, jeszcze on jeszcze nic nie jadł. Zaczekaj, przyniosę ci wina i tarczynki. Wielkie dzięki, piękna jasno głosy. Skąd jeszcze mam jasne głosy? Poznaję po aksamitnej barwie głosu. Włosy brunety brzmią raczej szorstko. Mówisz, że jestem piękna, więc ślepcy tak się prawią komplementy? Także, powiadasz pani, czyż prawiono ci tak wiele komplementów? Cóż, tak już dost pięknych kobiet. Lecz te, którym dowody uznania nie przewróciły w głowie, stają się pod wpływem komplementów jeszcze lepsze, a ich dobroć bardziej wzruszająca. Tak jak na przykład twoja pani dobroć. Może niewidomy potrafisz spojrzeć na rzecz przenikliwie. I do tej pory jak najprzychylniej dla ciebie, moja. Bierzmy na miejsce. Albo nawet to wielkie pytanie. Jeśli możesz najpiękniejszą rzeczą znaleźć pociski, czy też stawiwszy na morzu, przez opór wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć i na tym koniec. Gdybyśmy wiedzieli, że teraz to słowa, że tak ono zdaje mi się ze swoją chwałę pasjową, owe tysiączne, właściwe na nim nasze swoje porośnienia, ale grek, papirus i wele, na tej ziemi, najpożądniejszym, umrzeć, zasnąć, zasnąć, uśmiech i pobawić całe. Wspólnika Polsze. Ale no kurde!
na podstawie mniejszego oraz jedynego listu, który ośmarza z awizem na nazwisko Jakuba Francuła, przekażesz bez uszkodzeń, ubytku, niepotrąceń te z poszczególnych 6 córek, którą sam sobie wybierze, co zaświadczam własnoręcznym podpisem twoich ojciec. Dobrze? Moje drogie, oto prawomocny weksel. Waszą rzeczą, moje drogie panie, jest teraz sprawie zadośćuczynić. Więc to są pani córki. Piękny towar, lecz nie wolno zbyt długo trzymać go w magazynie. A oto i faktura zygnowana przez Borże. Salomea, Konstancja, Antonina, Józefina, Emilia, Cecylia. Mama Forze. Zdrawcie się kuponów, moje panie, bo w plecach mi strzyka. Przedajmy raczej. Muszę jednak wykonać wybory w tym właśnie szkoku. My, kupcy, po całym większym dzieje w kantorze. Lubimy, gdy ktoś nas jest na serii. Dostarczył. Taniec, muzyka, teatr, czystość i wygoda w domu, najnowszy romans. Och, lubimy także sporo.
Dziękuję.